Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie, poprawiając sobie mikrofon. W kolejnym odcinku zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Przed wami Parasite Suit. Level drugi, nie wiem czy jest level trzeci, ale jeśli jest, no to prędzej czy później go odblokuję. Ale nie to jest aktualnie moim celem. FOB, dobra, no, widzę, że ktoś mnie zaatakował. Co on w ogóle zrobił? Pokaż, no, pokaż. Switch this. Nie. Kurde. FOB missions, proszę. Infiltrację. Retaliation. Będzie chyba to. Zobaczmy. 11 typa mi zajebał. 54 tysiące materiałów mi ukradł i zrobił szkody na 172 tysiące. I mam miesiąc na oddanie mu, że tak powiem. I... Na Eskę mi kogoś zarąbał? No co za gość! No nie wierzę! Tak rzadko mi Eski... Co przy tym moim levelu tej rangi, to dla mnie naprawdę dziwne, że przy tak wysokim levelu ja mam tak mało... Ja mam tak mało ludzi, którzy się do mnie zgłaszają na Eskę. Znaczy z Eską. Dla mnie to jest naprawdę dziwne. Ale nieważne. W tym odcinku, myślę, zajmiemy się... misją 32. Wiedzieć za dużo. Mamy uratować kreta CIA, ale oczywiście na początku wysłuchajmy kasetki. The agent that the CIA had working for them inside OKB-0 has gone missing. We've been given the job of finding and extracting him. The target learned of XOF's plans to use vocal cord parasites and had hidden himself with the CIA's Mujahideen allies. But following Skullface's death, the Soviets retook OKB-0, and all contact with the target was lost. He may have tried to go back to OKB-0, but even Langley isn't sure what's going on. After all, they've never even learned of Skullface's plan. That's probably what they want to get out of the man once he's extracted. But we can't allow Langley to learn of the existence of the vocal cord parasites. That's why I want you to bring the target out, boss. Once we have him, we can report him dead and keep him on base. All contact with Langley is being conducted through a cutout. Our reputation should remain intact. As for the reward, it's already in the hands of the cutout. All you have to do is get the job done. Just like always. No, sorry, ale tutaj Miller ma rację. CIA nie może dowiedzieć się o tym pasu życia. No, niestety nie wiemy, czy jest przetrzymywany w ruinach tego pałacu, czy w wiosce, więc... Na czuja trzeba to będzie zrobić. Wrócę sobie do tego loadoutu, tylko zmienię sobie jeszcze strój na strój sneaking suit, ale nie ten. Gdzie to było? To jest co? To jest... No, to jest taki... To jest ten normalny, a gdzie jest ten z tego? Halo? Czy nie? Spróbuję tak. Ej, halo, gdzie jest ten strój, który wytworzyłem? Gdzie go wcięło? Czekaj, jak tutaj użyję? To co? No to też. Dobra, nieważne. Wezmę ten byle jaki. Może to. No, powiedzmy. Się ewentualnie... Nic nie canceluj. Się go ewentualnie weźmie, zamieni. Zmienię sobie logo w ogóle. Pasuje, myślę. Fajne takie. Dobra, jak najszybciej. Mam też najlepsze możliwe uzbrojenie, jakie mogłem zrobić, bo już stwierdziłem, no jak mogę, to sobie zrobię.
Choć zrobienie tego trochę trwało. Find and extract the missing CIA agent. The target was laying low with a friendly Mujahideen during the vocal cord parasites incident. The man headed back to OKB Zero after the Soviets recaptured it. Check the target's VI on your iDroid. Jednak jest zaznaczony. Zobaczmy gdzie. No, widzę w połowie drogi między wioską a tym. Okej. To dobrze, że wziąłem konia. Bo mogłem się w miarę szybko dostać. Pytanie czy ktoś go nie strzeże. Miejmy nadzieję, że nie. Ale w razie czego będę miał praktykę strzelania. No, snajperkę też mam. Czy... O, jeny! Kurde, nie ten loadout. Dobra, to... Czekaj chwilę. To ja już tam pojadę, gdzieś sobie zrzucę ten pierwszy loadout, bo kurde... Miałem wziąć to, a wziąłem przypadkiem... A nie ogarnąłem, że wziąłem ten drugi. Dobra, wioska jest gdzieś tutaj, no to... Tutaj na drodze to zrzucimy. Czemu zero? Coś chyba się zepsuło, mam wrażenie. Nie powinno to kosztować zero, tylko parę tysięcy. No ale okej, okay, never mind. A skupmy się na misji. Wskoczę tylko ten loadout. Ja tego dobrze nie wycelowałem. Jesteśmy na obrzeżach wioski, więc oczywiście pojawia się, czy pojawiają się informacje o wrogach i tak dalej. Ale do wioski nie będziemy wchodzić, posterunku też nie będziemy ogarniać. Wymijamy to... Czy tam się coś pali? Normalnie tylko ogniska, dobra. Żadnej szatańskiej pożogi tam nikt nie rozpętał. Aj, kurde, bym się dał. Dobra, tam jest gdzieś mój loadout, to sobie zeskoczę. Zobaczmy ich stopnie, rangi. Jeden na A+, drugi na A++. Można go wziąć już. Kongrac! Co jest, czemu tak wolno? Jezu! Czemu tak wolno? Ale ja też jestem dobry. Zamiast się skradać... Nie, ja sobie będę normalnie za nimi chodził. Kongrac, idioto! Dobra, nieważne. Wskakuj. Może będę miał ten strój przy okazji normalny. Nie. Strój zostaje. A szkoda. Przecież dalej nie wiem dlaczego... dlaczego się pojawił, dlaczego się nie pojawił ten strój, który miałem, no ale już okej. Okay. Pominę to. Gdzie? O właśnie. Jakie światło widziałem, już wiem z kogo, z czego pochodzi. Pięknie. Wydaje się, że jest ich tu więcej. No, trochę ich tu jest. O, tam jest chyba nasz cel. That's the target. Help me!
Target extracted. Exfiltrate the hot zone, boss. Mission info has been updated. The map nie has mnie. Been updated. O Boże, ja się zastanawiam, dlaczego ja nie mam tych przybliżeń, przecież ja nie, snajperki nie używałem tego pistoletu mojego zwykłego. No nie udało się w szyję trafić. Nie wiem, czy w ogóle sens ich trafiać? Ten jest beznadziejny. Z tyłu. W miarę. A ten drugi nie wiadomo. Dobra. Nie ma co. Nie, żaden loadout. Helikopter poproszę. Jak na złość musi być za nimi, naprawdę? Dupę za dwa razy i będzie spoko. Czy jak przyleciał? Ja ci dam! Rocket się zachciał. O, to jest na plus jeszcze, dobra. Górę. Zobaczmy tego drugiego typa przy okazji, obok tego. Nie, też do bani. Ale kurde, bardzo szybka misja, takie lubię. Do helikoptera. No i spoko. Możemy od razu zająć się tą drugą misją, tą, w której w opisie jest powiedziane, że nie mam dostępu do żadnych przedmiotów. I jestem naprawdę ciekaw, czy to tak będzie działać. Development project has been added. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Nie topesz. Pierwszy raz. Oj, proszę, był cel, żeby go znaleźć, zanim go tamci znajdą. Proszę. Nieźle. I proszę, pierwszy raz dostaję kryptonim Nietoperz. Ja nie pamiętam w sumie za co to było, ale pierwszy, znaczy przecież nie pierwszy, to jest druga misja, w której od razu zdobywam eskę. Pierwsza to było, żeby uratować tych dwóch agentów wywiadu. Boss, the target filled us in on what's been going on. He betrayed the Soviets, passing information to Langley, but got scared after learning XOF used the vocal cord parasites. Then came feelings of guilt that his leaks sent comrades to their deaths, and fear that America might deploy such a weapon itself. But in reality, XOF and Langley don't have a collaborative relationship, and Skullface was not working for America. Still, I can't blame the man for being afraid. After laying low with the Mujahideen, he tried to cut his ties with the US and return to the Soviet military. But along the way, someone came after him, and he was forced back into hiding. Could have been remnants of XOF looking to silence him. And you know the rest. He doesn't seem to know much about the parasites, but nevertheless, it'd be too dangerous to hand him over to Langley or the Soviets. We'll keep him here as originally planned. No myślę, że jemu może się to nawet spodobać. O, proszę, jeszcze więcej. Co? Hamburger Kazuhiry Millera. Okej, okay, ciekawe. Oj, druga część o Człowieku w ogniu. Proszę, proszę, to się może przydać. Tak, dobra. Proszę, proszę. To co, sprawdzimy sobie naszego Battle Geara? Emmerich finished development on that Battle Gear of his. Get back to Mother Base. Nice, od razu mnie wraca do bazy, pięknie.
Tylko zauważyłem, że tam chyba było napisane, że chyba niestety tylko w misjach FOB jest to możliwe do wykorzystania. A troszkę szkoda. Jakie działo. Kurde, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ten to musi być naprawdę zmęczony. Kurde, nie pamiętam, jak się nazywało to działo. Bo to, co my mamy w tym... Nie, ale Jezu, to wygląda epicko. To, co my mamy w helikopterze, to jest działko Gatlinga, a to... To lewituje? Czy jest tak namagnesowane po prostu? Nice. Ale żebyś tego nie strzelił na pokaz. Pięknie. The Battle Gear is an armored weapon developed to take on hostile bipedal weapon systems. But unlike the Soviet-funded Walker Gear, the Battle Gear still hasn't been properly field tested. I'd like to assign a combat unit to take it on dispatch missions so that we can evaluate its capabilities and reliability. Assuming you've got no objections, give the order to dispatch the unit from your iDroid. Gdzie tam? Od razu testujemy to. To już. Aha, nie mogę. To się muszę pewnie stąd wyjść najpierw. Emeryk, ty byś pośpij se trochę. Pewnie ci trochę zeszło z tym... z tym żelastwem. Boss, we need evidence to prove our suspicions about Emeryk. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Okej. Okay. Nie to miałem w planach, ale zobaczymy. Że mi też zależy, czy to jest misja poboczna, czy fabularna. A nie, to jest chyba poboczniak. Tak, ale to jest ważny poboczniak. Może No to, co się tam sobie zwało z tą sztuczną inteligencją, wiecie, te hello, a nie, to Snake, is that you? Nie wiem, jak pod, nie wiem, jak było pod. Kapsuła to chyba była? Tak mi się wydaje. Mamy, no po prostu to całe AI mamy odzyskać, bo to może, według Millera, dostarczyć informacji na temat Emeryka. W sensie potwierdzić podejrzenia Millera i jednocześnie jakby pokazać tak na tym. Jezu, nie umiem się wysłowić, no. No taki ogólny dowód też dla ludzi w bazie zapewnić, że Emeryk faktycznie jest zdrajcą. Się przekonamy. Ale to nie... Teraz. Na razie chcę zobaczyć ten... Chcę tego Battle Geara wysłać. Tylko nie wiem gdzie, nie wiem tylko jak. A to się robi... Boże, czemu to się szybciej pojawia, niż ja to zdążę całe wyczyścić? No i co? Wyślę ich wszystkich, ale nie mam tu nigdzie opcji, żeby wysłać tego Battle Geara całego. Chyba, że dopiero jak to zrobię, to na górze, to teraz zaznaczone, to wtedy się odblokuje jakby specjalna misja? To nie jest tutaj nigdzie, nie? W tych online'owych rzeczach. No nie, z tego co widzę, to nie. Ja podziwiam ludzi, którzy byliby w stanie zrobić sobie tyle tych wszystkich baz, żeby wszystkie te
rzeczy na raz sobie zrobić. To tutaj też sobie zrobić wszystko na raz. No, może poza tymi trzema. I potem i to wszystko stąd. Że to wie, tak po kolei, po kolei, po kolei, po kolei. Lecicie, lecicie. Za jednym zamachem wysyłacie sobie wszystkich. Z tych ważniejszych. Bo na przykład na B i na C to już potem są raczej ludzie zbędni. Ale wszystko to, co jest potrzebne, to właśnie tutaj o. S, S+, ziomeczki, tutaj co, trochę paliwa i tak dalej, i tak dalej. Ja podziwiam ludzi, naprawdę. Ja nawet nie chcę myśleć, ile to jest czasu, albo nie daj Boże pieniędzy włożonych w to, żeby to ogarnąć. Co? No i byłem patelki w hangarze, no i co? No i wszystko w porządku. Dobra, helikopter proszę. To jest... To oczywiście za wysoko. W sensie za wysoko w tym punkcie, w tym względzie, że nie chcę aż tak daleko iść, więc zmienimy po prostu lokalizację. I biegnijmy do niej. Dobra, a mogę teraz sobie ten strój jeszcze sobie zrzucić? Stroje to na samym końcu. Uniform. Sneaking suit mam ten. A gdzie te pozostałe stroje? No halo! Gdzie parasite suit, ten sneaking suit z tego... Z... Ground Zeroes. Jest to połączone z siecią, no to gdzie, gdzie mi to poznikało? Nie rozumiem. Ten Sahelanthropus wygląda... Nawet majestatycznie, jak tak sobie stoi. Ale nie ukrywajmy, jest to też trochę niebezpieczne trzymać to coś tutaj. Ja bym zrobił to samo, co oni zrobili, z tego, co się dowiedziałem, znaczy dowiedzieliśmy właściwie, w Ground Zeroes, kiedy była niby ta kontrola FBI, tam mieli jeszcze jakiegoś jednego Metal Geara Zika, i jego zatopili. I to sam powinni zrobić z tym. No, może, ale to innym razem. Na razie mamy 23 minuty. Chociaż... A nie, czekaj. Bo to jest... O Boże, to jest ta misja. Ajajaj. No, jeśli to będzie działało tak, jak myślę, że będzie działało, no to to będzie naprawdę przerąbane. Dobra, nie, tego nie będę sprawdzał. Nie ma sensu. W sensie, nie teraz, może kiedyś, jak będę to dla siebie przechodził, to sobie to posprawdzam. Bo tu, no, bo to mnie oczywiście zrzuci w tym miejscu i będę musiał przejść cichaczem przez ten posterunek, dostać się tutaj. Wejść, jeśli mnie pamięć nie myli, to wejść chyba do tego budynku, albo do tego, ale raczej do tego. Jezus, durna gałko. O, do tego budynku. I wtedy będę musiał też właśnie zniszczyć te komunikacje, tylko jeśli ja naprawdę nie będę miał to żadnych przedmiotów, to ja nie wiem, skąd ja wytrzasnę granat, albo bynajmniej jakiś T4. Bo nie będę mógł sobie tego nawet zrzucić. Ale to zrobimy się w kolejnym odcinku. To jednak nie. To jednak zajmijmy się jeszcze tą misją z Emerykiem. Tylko to w innej tej jest. To jest w tej zakładce. Spróbujmy to ogarnąć. Dobra, jak tu wyląduję, no to to będzie idiotyzm. Wylądujmy... No myślę, w tym miejscu.
Już tu się zrzuciłem z 2 albo 3 razy i wszystko było w porze, tak więc... Teraz też powinno być, tylko nie tu. Buddy. I zmienimy sobie Kunia na Quiet. A jej jeszcze zmienimy Gnata, żeby usypiała. Nie ma niestety nic nowego. A szkoda. Naprawdę szkoda, że nie ma jakichś innych sutów. No bo zobaczcie, jakie ma, co mam do wyboru. Mam taki. Ale to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego. Do wyglądu. Bo to nawet nie. Bo to ma przerażać wrogów, ale de facto tych w ogóle nie przeraża. Mamy taki. I taki. Sorry, ja już wolę mieć ją w domyśle. Się lepiej na nią patrzy, bo nie wygląda jak jakiś złoty posąg, nie? Sprzętu sobie nie chcę zmieniać. Chcę loadout cały zmienić, żeby mieć pierwszy. Ale chcę... Czy teraz będę miał ten strój dostępny? No nie, no co jest? Czemu ten strój się w ogóle nie chce zmienić? To jest bez sensu. Dobra, nie do Afganistanu, to weźmy sobie taki, o. Tylko trochę się ta rączka nie kombi z tym fitem, ale trudno. Co mam? Co, znaczy, co chciałem, to mam. Pojazdu nie ma co brać. W sensie, gdybym jako pojazd mógł sobie wziąć tak jakiegoś Metal Gear, jakiegoś tego Walker Geara, to spoko. W sensie, no, w sumie to niby mogę, ale to jest chyba jeden z tych... A nie, jednak nie, nie mogę. Walker Geary mogę ekstraktować i sprzedawać, ale nie mogę sobie ich wziąć jako osobny pojazd. Trochę szkoda. Nawet mi się nie opłaca takiej zwykłej ciężarówki brać, no bo co? Zeskoczę, pójdę sobie kawałek piechotą i już jestem na miejscu. No to po co mi ta ciężarówka w takim razie? Boże, ciężarówka, auto. Gdzie najlepsze jest to, że nieważne, czy będę szedł tam jako Snake, czy będę szedł tam jako jakiś ziomek bądź ziomuwa z naszego combat teamu, momentalnie jestem wykrywany jako wróg. Nece nie możesz wziąć tak fajnie, na chillerze, podjechać, wjechać do środka. Nie, podjedziesz, zobaczą cię. Już, od razu. Alarm i napieprzanka. Co dla mnie jest osobiście dziwne, no bo oni nie mają prawa znać absolutnie wszystkich ludzi w tych swoich... W tych swoich bazach i tak dalej. Znaczy no, bazach, oddziałach, te refery. Amerik... Amerik był chyba w tym miejscu. Jeśli mnie pamięć nie myli, ale chyba tak. Albo w tym na samym środku. Dobra, już wyślimy tam Quiet, żeby to wszystko zeskautowała. No a my co? Biegniemy. Czekaj, w drugą stronę. No, bo już się nauczyłem dzisiaj, że... Jak robiłem sobie poboczniaka, że leciałem do znacznika, ale w sumie to nie, bo znacznik był za mną, a ja leciałem przed siebie. Jaki jump! I patrzcie, babka stąd jak Hulk skoczyła tam! 300 metrów przeskoczyła! Chyba. No prawie. Bo 300 metrów, no 400 niecałe, był tam. Był tam ten. No i patrzcie, i następna ziomka. No staty takie sobie. Prawdopodobnie wyciąłem wam właśnie nieudaną akcję. Dobra, to jeszcze raz. Cygaro. Do nocy. Jeszcze do wieczora. Dobra. Tak. Na start ciebie zdejmiemy. I okej. Muszę teraz uważać, żeby przypadkiem na kogoś się nie dziabnąć. I jeśli będzie jakaś grupka, nie używać granatnika. A jak już, to z miejsca, w którym będę kiepsko widoczny.
wyliczać. Mógłbym sobie wyłączyć prąd, no ale... Tak średnio. Chociaż w sumie... Trochę więcej mroku, a oni przy okazji będą mieli drobny nieogar, więc... Dla mnie to nawet na plus. No. No, wciśnij guzik. Wejdzie sprawdzić. Ten gadał? Tak, ten gadał, dobra. Czyli teraz wystarczy go unieszkodliwić i nikt tego światła nie włączy z powrotem. Ładnie. Dobra, wolałbym go wziąć do bazy i mieć pewność, no ale niestety muszę go zostawić. Czekaj. Dobra, zanim pójdziemy tam, gdzie myślę, że jest ten AI pod, zobaczmy, czy to nie jest tutaj. Może to przenieśli na przykład. A patrzcie, a jednak. Okej, okay, czyli mi się coś pomyliło po prostu. O co kam z tymi zdjęciami? To jest ten, którego uratowaliśmy, ten chłopak. Miller, Emerick, ziomeczki z bazy. To co, z Helantropus, ale w wersji mini? Czy Battle Gear? Tu Ameryki Miller. Ameryki i jakaś babeczka. Tej nie znam. Znaczy, tej... Ja to w sumie nie znam wielu osób. Tu jakaś zabawa. Miller i Snake. Tutaj ta babeczka i jakieś dziecko. Znowu Snake z Millerem. Snake z Millerem. Znowu to coś. A może to jest ten Metal Gear Zig? Who knows? Dobra, odzyskajmy tego poda. Aha! I poleciał! Super. I teraz pewnie weszcznie się alarm, co nie? Nie? Jaki plemnik się tym nie zainteresował? Ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgin. Volgin? Analysis complete.
Jakby mi totalnie to imię nic nie mówi, więc... Z tyle co powiedział Ocelot, rozumiem, że... Wróćmy. Z tego co powiedział Ocelot, zrozumiałem tyle, że to jest jakiś ich stary znajomy. Ale w jakim kontekście to jest znajomy? Jeszcze pewnie dowiemy. Dobra, ja myślę, wybiorę Ubera wersję Extreme. Czyli pyk. I na razie. Extraction arrived at Mother Base. Dobra, wiecie co? Intryguje mnie ta akcja z tym człowiekiem w ogniu. I ja jestem skłonny to jeszcze sprawdzić w tym odcinku. Czy będzie kolejny ważny side-up? Tak jest. To, no nie, no czemu w tym miejscu? Dobra, tu się przenieśmy. Go. Czego nie zmieniamy, lecimy od razu po to. Po tego, tego. Proszę, akurat jest noc, to mi się podoba. Że mogę sobie cygara machnąć w trakcie przejazdu, przelotu helikopterem. Trudno się mówi. Dobra. I muszę iść na wprost. No zakładam, że gościu będzie gdzieś w centralnym punkcie. No wiem, oznaczmy sobie gdzieś tutaj trasę. Byłoby bardzo miłe, gdyby nie było tam absolutnie żadnego wroga. Ale zakładam, że takie trochę marzniście tej głowy. Tak więc... Niech tam Quiet zrobi jakiś zwiad. Może oznaczy już może oznaczy kogoś, zanim tam wejdę. Zawsze ktoś musi być w środku, nie? Zawsze. Analysis complete. Wątpię, że uda mi się wejść po cichu i zabezpieczyć to ciało. No jak on mnie zauważył? Jeszcze z tymi gadem na mnie wyskakuje. Piękny headshotik. Dobra, spróbuję po drabince. A, jest nasz target. Tam jest ciało. Szkoda tylko, że w tak durnym miejscu sobie leży. Wstań. To było najgłupsze, co właśnie zrobiłeś, gościu. Tak się wystawić na atak.
To mi trochę nie wyszło. Enemy presence detected. The map is being updated. To powinno go uśpić, tak mi się wydaje. Milczeć. Nie, żadnych tam. Dobra, ten jeden śpi, ten drugi. No niestety zaraz go obudzi. Co dwa razy w łeb? Jakim prawem on nie walnął w kimę? Dobra, nie zdążył. Najważniejsze. No i co? Mamy cię. I co? Uda się go tak po prostu zabrać? Czy może odpali się jakaś walka z nim? Jestem prawie pewny, że to drugie. Bo to nie może być aż tak proste. Ale w ogóle Sahelanthropus go dosłownie zmiażdżył. A on dalej jest w takim stanie. On wygląda, jakby był nietknięty. No i co, uda się? No oczywiście, że nie. Skąd tu nagle ten koń? Gość jest normalnie jak jeździec bez głowy. Nie chce zdechnąć. No i co, strzelamy? Nie strzelamy? Mam coś... O, mogę sobie przybliżyć widok, ciekawe. Złapał mnie i co teraz? No coś, halo, jakieś QTE, ma coś klikać? Okej, mamy twarz ziomka. Czy on się zaskoczył? Wyglądał na takiego przynajmniej. Okej, wszystkie pociski od niego odpadły. Ciekawie, czy mogą tak po prostu podejść i odpalić tę cutscenkę. Bo jeśli tak, to mogłem bardzo szybko skończyć. A tu nagle jest normalny, jest taki sam. Jak przed chwilą. Co to tylko taka wizja na naszych oczu, dla naszych oczu, czy jak? Co, jesteśmy w bazie? Czy w helikopterze? Chyba w bazie. Ty w ogóle oczy skupi. Skullface used your thirst for revenge against Big Boss, did he? Kolonel to jest chyba pułkownik, co nie?
mission list. We've received some new job offers. Oh. The details are on your iDroid. Okej. Dużo kaset. Ej, co jest? Co to jest za platforma? Platforma kwarantanny przerobiona na więzienie. Ciekawe. No chyba, że tak tylko dla tych. Zobaczcie, jest kibel, ale czy oni w sumie muszą się załatwiać? Nawet nie wyglądają jak ludzie już. Czy potrzebują takich samych tych? Czy zachowują się jak ludzie, skoro nie wyglądają jak ludzie? W sensie... Czy muszą zadać ludzkie potrzeby, nie? O to mi chodzi. Bo oni ani nie wyglądają, ani nie chodzą jak ludzie. Ogólnie się nie zachowują jak ludzie, więc... Dobre pytanie. To jest jakiś stary znajomy. Volgin. Jeśli dobrze pamiętam imię. Ale wiecie co? Nurtuje mnie ta jedna cela. Kogo lub co my tu jeszcze możemy wsadzić? I teraz mam dwie opcje. Albo to jest dla Quiet, co trochę wątpię, bo ona ma już swoją celę na medycznej platformie. Albo to jest cela na, albo to jest po prostu cela na więcej członków oddziału Skulls. No ale poczekamy, zobaczymy. Niestety troszeczkę mnie wkurza fakt, że... O, proszę, co my tu mamy? A, jakiś emblemat, dobra. Serio, nie wejdę tam? Głupota, ale dobra. Czekajcie, mogę się stąd jakoś wydostać? A, mogę po drabince po prostu iść, dobra. Głupie jest tylko strasznie to, że ja nie mogę ten... Nie, czekaj. Kurde, co ja chciałem powiedzieć teraz, no? A wiem. I nie głupie, tylko irytuje mnie fakt, że żeby zdobyć ostatni rodzaj pasożyta, jaki jest mi potrzebny, a mianowicie pasożyta, który pozwala mi używać kamuflażu Skulls, to będę musiał powtórzyć prawdopodobnie misję z Code Talkerem. A i nie dość, że powtórzyć, to jeszcze pokonać te babeczki z oddziału Skulls i zabrać je do bazy. A niestety problem z nimi jest taki, że babki są dość niezłymi snajperami. Ciężko będzie je zajść, a na to są dwie opcje. Albo wezmę sobie snajperkę z tłumikiem na mocne obrażenia, na przykład tę snajperkę od Quiet na najwyższym poziomie. Czy nie, przecież nie mogę jej snajperkę nosić. A to jakąś snajperkę na najwyższy możliwy damage z tłumikiem. Żeby mnie tak szybko nie zlokalizowały. Albo będę chodził po prostu z granatnikiem, choć podejrzewam, że w momencie... czy z rakietnicą. Ale podejrzewam, że w momencie, gdy zobaczyłyby stado rakiet pędzących w ich kierunku, no to raczej szybka niewidka i uciekają. No ale niestety. Jak chcę się pobawić bardziej tym Parasite Suitem, no to będę musiał się z tym zmierzyć. Co tam za side-upy wskoczyły? Nic żadne ważne. Tutaj to już było. Te dwa też były. Okej. Dobra. To jest chyba nowe. I o dziwo to jest dalej w tym obozie. Znowu coś z tego obozu. Tutaj nic. Tutaj to już było. Tego ziomka muszę, kurde, zgarnąć, naprawdę, bo... Nie mam żadnych nowych tych, a nie chcę bez was tych gości przejmować. Znaczy, no, dobra. Samo przejmowanie w sumie tych typów to jest pikuś, no bo to jest po prostu wejść, zgarnąć i tyle, ale potem trzeba wziąć zdjęcie, pas pokazać, a to wolę robić z wami. Czy sobie może to jest opcja? Najpierw zgarnąć sobie wszystkich, a potem tylko z wami robić te wszystkie foteczki? Może? No, nie wiem. Się zobaczy. Dobra. Misja jakaś... Fabular... Ty, patrzcie, fabularnie się jeszcze coś nowego dodało, proszę. Extreme, karawana zdrajców.
Total Stealth. Odciski stóp fantomów. A, to są te Walker Geary. Okej, okay, no to może być w miarę proste. Przeklęte dziedzictwo. Proszę, proszę. Coś w tym. Coś znowu u Code Talkera w tej jego... w tej jego posiadłości chyba. Jak ma, no, jak mam wybierać, to wolę iść tędy i se pójść drogą, no ale... zobaczymy. No i tutaj dwie powtórki. Czyli na ten moment mamy cztery misje, które już były i jedną nową. Gdzie to jest w sumie misja, jak widzicie, ma żółty kolor, czyli jest taka ważniejsza fabularnie. No ale myślę, że najpierw zrobimy te wszystkie powtórki, no zwłaszcza, że na przykład ta, no to będzie po prostu banał. Z tym może być gorzej, bo jak pamiętamy, no nie szła mi trochę ta misja. Trochę bardzo. No ale teraz bynajmniej nie będę musiał zważać na skulls, w sensie będę mógł po prostu od razu rozwalić ich. I zabrać ten ich ładunek, tę ciężarówkę. Tutaj, tu będę musiał wejść po cichaczu. Znaczy, dobra, no, zobaczymy w kolejnym odcinku, jak będziemy te misje wykonywali, czy faktycznie nie będę miał żadnych moich przedmiotów, bo jeśli będę miał moje bynajmniej przedmioty, to spoko, to może jakoś pójdzie. Ale jeśli nie, no to będzie gorzej. To będzie też w miarę proste, bo tu jest po prostu co, mam 15 minut i muszę rozwalić jak najwięcej czołgów. Rozwalić też wziąć do bazy, no ale raczej będę je rozwalał, bo mam ku temu dość mocne narzędzia, jeśli chodzi o perswazję w niszczeniu ich. Tu muszę wejść, zgarnąć Walker Geary i spieprzać, a tutaj będą się zlokalizować karawana i poradzić sobie z ochroną. Ale nic to. To w kolejnych odcinkach. No tak, tak, tak. Jestem offline, nie wiecie czemu, więc nie mam do tego dostępu. Ale to jest akurat teraz nieważne. Kroi się też w końcu odcinek z odsłuchiwania kasetek i myślę, żeby zrobić to po tych dwóch misjach powtórkowych. W sensie zrobimy te dwie misje powtórkowe, może coś pogadamy z Paz i potem będzie znowu odcinek, w którym będzie kolejno odsłuchiwanie wszystkich kasetek, jakie do tej pory udało się odblokować. O Boże, ale mnie będzie czekać tłumaczenia. Tutaj jakaś muzyczka się odblokowała. No, co było? A, Sense of the Father. O kurde, serio? Ej, to będzie się odpalał teraz, jak będzie helikopter przylatywał, ale super! Ale w jakimś konkretnym momencie, czy nie? Bo jak mogę wybrać moment, w którym to się będzie puszczało, to... Aha, to chodzi o powtarzanie, dobra. Dobra, czekaj. Przyspiesz to odrobinę. Mhm. Dalej, dalej, dalej. Do tyłu troszkę. Tak, to jest tu. No i tym, myślę, możemy się spokojnie pożegnać. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Na razie.